Witajcie moi drodzy na moim artystycznym kanale. Dzisiaj kolejny film z serii przygotowań przedświątecznych. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką oto piękną gwiazdkę z papieru. Jest to ozdoba niezwykle prosta do przygotowania, dlatego zapraszam Was na film. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli Wam się ten film spodoba, a ja zabieram się do roboty. Co potrzebujemy, moi drodzy, aby zrobić gwiazdę z papieru? 7 torebek śniadaniowych z takiego delikatnego papieru. Można je kupić w różnych sklepach, czy w sklepach sieciówkach, czy też w sklepie kosmetycznym, który każdy pewnie zna. Tak więc 7 takich torebek, klej, taśma dwustronna, sznurek i nożyczki. Nasze torebki smarujemy klejem z jednej strony w kształcie odwróconej literki T. Czyli tutaj, na dole i przez środek. Nakładamy równiutko na tą posmarowaną część kolejną torebkę. I postępujemy dokładnie tak samo. Tak powstało nam połączonych 7 torebek. I teraz, moi drodzy, tylko od Was zależy, jaki wzór wytniecie. Może być to zwyczajnie prosty wzór, czyli taka strzałka. Możemy wyciąć jakąś pofalowaną figurę. Możemy nawet na skos wyciąć w ten sposób i będziemy mieć wtedy przód gwiazdy mniejszy, a dalszą część większą. Ja, moi drodzy, zrobię dość klasycznie, czyli wytnę w trójkąt. Tak. Ja to robię bez robienia szkicu, ani bez żadnego wzoru, bo to jest to bardzo prosta czynność. Przydałyby się do tego ostre nożyczki i większe niż ja je tutaj mam. I jest. I teraz, moi drodzy, ja ponacinam tutaj, w tym miejscu także, chociaż to możecie zostawić, jeśli nie macie ochoty nacinać. Tutaj także wytnę takie trójkąciki. Dzięki temu moja gwiazdka będzie bardziej ażurowa. Staramy się to robić mniej więcej równo, ale uwierzcie mi, taka gwiazdka naprawdę wiele, wiele nierówności jest w stanie wybaczyć. Uwierzcie mi, jest to niezwykle prosta ozdoba, a bardzo efektowna. U mnie to wygląda tak. I teraz jeszcze boki. Przecięcie tutaj boków da nam fajne ażurki. Można zrobić na przykład jeden większy. To wszystko zależy od Waszej fantazji. Szkoda, że nie nagrałam Wam, jakie gwiazdki zrobiłam w szkole. Ale to już nie będzie raczej okazji na to. I popatrzcie, moi drodzy. Tak wygląda, już ponacinane. Tutaj troszkę powiększę ten ażurek,
jeszcze, bo z tej strony jest większy, z drugiej. O, popatrz, nawet zawsze można poprawić. I teraz, jeśli mamy zamiar naszą gwiazdkę zawiesić, to trzeba jeszcze użyć sznurka. Odmierzamy odpowiednią długość sznurka, składamy go na połowę, tak żeby pozostało nam tutaj taka pętelka z tej strony. I wklejamy ten sznurek do naszej gwiazdki. Możemy to zrobić tak w 3/4 wysokości. Ja się posłużę taśmą, bo taśma szybciej mi to przyklei, niż gdybym robiła to klejem. Klej byłby pewnie nie, no troszkę niepewny, chyba żebym wzięła na przykład klej Magik. Magik byłby lepszy. I teraz przyklejam ten sznurek. Dół także możemy sobie skleić taśmą. I teraz usuwamy zabezpieczenie od taśmy i rozkładamy naszą gwiazdkę. Chwytamy, moi drodzy, za pojedynczą kartkę papieru śniadaniowego i rozkładamy w ten sposób. Taśma dwustronna szybciutko nam chwyci. Ważne jest jeszcze, żeby dokładnie naszą gwiazdkę rozłożyć. I wyszła nam taka, zobaczcie, piękna śnieżynka. Ładnie się prezentuje, prawda? Życzę Wam, moi drodzy, udanych prac plastycznych, którymi możecie sobie ozdobić cały dom na święta. Tak więc ja się już z Wami pożegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć! Thank you.